Drugi tom, 2 września 1899 roku. Podczas boleści należy zawsze myśleć o męce Jezusa. W ten sposób nasze boleści wydadzą nam się lekkie i będziemy uważać najmniejsze wady za poważne. Posłuszeństwo. Po tym więc nieco łagodniejszym posłuszeństwie moje biedne serce, będąc umarłe, wydawało się odradzać, ale mimo to nie przestawało być dręczone na 1000 sposobów. Ponieważ posłuszeństwo rzucało się na mnie i raniło mnie swoimi szponami, kiedy widziało, że serce zatrzymywało się trochę dłużej w poszukiwaniu swojego Stwórcy, niemal chcąc w nim spocząć, gdyż było wyczerpane. A w dodatku powtarzanie tej śpiewki, kiedy błogosławiony Jezus się ukazał: nie przychodź, nie mogę rozmawiać, bo posłuszeństwo tego nie chce, było dla mnie najstraszliwszym i najokrutniejszym męczeństwem. Kiedy mój słodki Jezus zastał mnie w moim zwyczajowym stanie, wtedy przyszedł, a ja pokazałam mu otrzymane polecenie. Tak więc odszedł. Tylko jeden raz, kiedy mu mówiłam: nie przychodź, bo posłuszeństwo tego nie chce, powiedział do mnie: córko moja, miej zawsze w pamięci światło mojej męki, gdyż kiedy będziesz widziała moje gorzkie boleści, twoje boleści wydadzą ci się małe. A biorąc pod uwagę przyczynę, dla której doznałem tak wielu ogromnych boleści, jaką był grzech, najmniejsze wady wydadzą ci się ciężkie. Jeśli jednak nie spojrzysz na siebie we mnie, najdrobniejsze boleści wydadzą ci się ciężkie, a poważne wady uznasz za nic. I zniknął. Po chwili przyszedł spowiednik. Kiedy zapytałam go, czy muszę nadal kontynuować to posłuszeństwo, powiedział do mnie: nie musisz, możesz mu powiedzieć, co chcesz. Zatrzymaj go tak długo, jak chcesz. Wygląda na to, że stałam się wolna i nie mam wiele wspólnego z tym potężnym wojownikiem. Inaczej tym razem stałby się tak silny, że zadałby mi śmierć. Jednak pozwoliłby mi uczynić wielki nabytek, ponieważ zjednoczyłabym się na zawsze i bez przerwy z najwyższą dobrocią. Podziękowałabym mu. Co więcej, zaśpiewałabym mu pieśń posłuszeństwa, czyli pieśń zwycięstwa, i wyśmiałabym całą jego moc. Ale kiedy to mówiłam, pojawiło się przede mną olśniewające i piękne oko i głos, który powiedział: a ja przyłączyłbym się do ciebie i miałbym przyjemność się pośmiać, ponieważ zwycięstwo byłoby moje. A ja: o drogie posłuszeństwo, śmialibyśmy się wspólnie, a potem zostawiłabym cię u bram raju i powiedziałabym ci: żegnaj i nigdy więcej do widzenia, aby nie mieć z tobą nic wspólnego. Byłabym ostrożna, żeby cię nie wpuścić do środka.